Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o figuralnych butelkach. Łatwo się domyślić z nazwy, że butelki, które mają swój stały jakiś charakterystyczny kształt, no to są zwykłe butelki. A jak one przedstawiają jakąś figurę, no to wtedy są figuralną butelką. I chyba najciekawsza, jaka jest w moim zbiorze, jest taka butelka, podobno na wiśniówkę, jest to w kształcie takiego, Auta. Oczywiście to auto może stać w tej pozycji jak normalnie auto, ale jest tak skonstruowane, tu są takie dwa reflektory i zderzak, że ona też normalnie funkcjonuje jako stojąca butelka i wtedy bardzo też się ciekawie na stole prezentuje. I ja spotykam już, jakby to powiedzieć, kopię tych butelek. No moja na pewno jest oryginalna. Pisze J. Wiśniewski, Łódź, ulica Kilińskiego, 132. Jest to napisane w dwóch miejscach i na tych butelkach, które czasami widzę w internecie, już tego napisu nie ma. Tu mamy pięknie napisane patent Urzędu. Patentowego Rzeczypospolitej, czyli to było zastrzeżone patentem. Tu proszę zobaczyć, już widać, że ta butelka troszeczkę, jakby to powiedzieć, swoje przeszła, jest tutaj aż wytarta, no ale ja nie mam wątpliwości, że jest to oryginalna butelka. Nakrętka również wygląda taka na oryginalna z epoki i. Według mojej wiedzy zawsze się śmieję, że pan Wiśniewski sprzedawał wiśniówkę, ale bardzo dobrze to się prezentowało i to jest na pewno dużo starsze ode mnie. Autka, które pamiętam z dzieciństwa, to są te autka, które tutaj pokazuję. Tutaj pisze tylko Pol Autol. Pola Autol. I tak wydaje mi się, tu pisze Made in Poland, że w tym był. Płyn do mycia samochodów. Ale ja jako dziecko pamiętam, że w prawie identycznym yy, autku był szampon do mycia włosów, jak dziecko siedziało w wannie i dostało do zabawy takie autko niezbyt chyba bezpieczne, bo to jest jednak szkło. I tak sobie myślę, że to się mogło zbić w tej wannie, ale do czego zmierzam? Pamiętam z dzieciństwa, że każdy szampon szczypał w oczy. No więc, żeby jakoś tak nie myśleć o tym, że to szczypie, to takie dwa autka mam. Jedno ma jeszcze oryginalną nakrętkę. One się delikatnie różnią, oczywiście, kolorem szkła. Napis jest ten sam, ale na przykład proszę zwrócić uwagę, tu mam przyklejone jakieś dwa elementy odblaskowe, a na tym drugim już tego nie ma. Buteleczki figuralne, czyli malutkie. No, perfumy na przykład, najbardziej znany perfum, być może oryginalny, uroda, i on kiedyś kosztował 17 zł. To jest oryginalny y, 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 flakonik z perfumem. To wygląda jak lampa y, taka na biurko y, czy na stolik. Również były w tym perfumy, ale najciekawsze są te figuralne w ten sposób, że proszę zobaczyć, tu mamy jakiegoś chyba małego pieska. Jest oryginalna nakrętka, wszystko ładnie funkcjonuje i ładnie to stoi. I tu mamy figurę pieska. Tu mamy kolejną, mamy chłopczyka idącego, ma berecik, i tu na bereciku powinna być nakrętka. No te nakrętki były stworzywa, no więc one bardzo często gdzieś ulegały niszczeniu, ale to jest szklana buteleczka, w której najczęściej trzymano wodę kolońską albo perfum. Tu jest. Hmm, Krasnoludek, wyraźnie ma tu latarnię, tu ma czapkę Krasnoludka, resztki czerwonej farby i oryginalna zakrętka. Proszę zwrócić uwagę, przez to, że ona jest taka szeroka, jest bardzo ładnie stabilna i to się bardzo ładnie prezentuje. No jak jest Krasnoludek, no to możemy też mieć świętego Mikołaja czy gwiazdora, jak to byśmy nie ujęli, ale jest to czas świąteczno-noworoczny, też proszę zobaczyć oryginalna nakrętka i tutaj sprawdzałem i jest perfum, czyli można było sobie w torebce takiego Mikołaja nosić i mieć w nim perfum. No tutaj kolejny to znowu jakiś... Krasnal, nie pamiętam czy to jest gapcio, czy to jest Śpioszek, ale w każdym razie ma tutaj tą charakterystyczną czapkę. Też jest pięknie wymalowany i też posiada tutaj taką podstawę, nakrętkę. Tu chyba tak wynika, że tu jeszcze była jakaś naklejka, gdzie była jakaś firma, ale jest to elegancko, figuralna mała butelka. No, możemy też przejść do większych butelek. Proszę zobaczyć jaki tu jest piękny kominiarz który również na nowy rok 2019 powinien nam przynieść szczęście. Mamy tutaj drabinę, mamy narzędzia kominiarza, no i oczywiście też bardzo stabilny, zobaczymy co tutaj pisze, 0,175 litra GSG czyli też zastrzeżone niemieckim patentem i mamy kominiarza. Ale. Jedną z ciekawszych tych butelek figuralnych, które mam oprócz tego autka pana Wiśniewskiego, to bardzo lubię tą butelkę. To jest butelka, gdzie, proszę zwrócić uwagę, dłoń trzyma normalną butelkę. Nie ma ona żadnych tutaj napisów, ale muszę powiedzieć, że teraz chwytając. Ja w dłoń, czyli jakby to powiedzieć, można polewać na dwie ręce, bo mamy jedną dłoń ze szkła, a drugą dłoń dokładamy swoją i jest piękna, figuralna butelka. No i tutaj w zasadzie by się kończyły te figury, no ale jeszcze parę butelek tutaj mam do pokazania. To możemy wszystkim chłopcom dać pistolet do strzelania. Proszę zobaczyć, malutki, elegancki pistolet, w zasadzie rewolwer, bo wy widzimy wyraźnie bę bębenek. Tu możemy zakręcić, czyli to by było zamknięte i to jest tak, no, myślę, że na perfum, myślę, że na wodę kolońską, można ewentualnie na Dingu też jakby to powiedzieć ciocie babcie popryskać wodą kolońską, ale w każdym razie jest figuralna butelka. No. Nie zawsze figury są takie oczywiste, bo jeżeli weźmiemy pamiątkę z Jasnej Góry, to mamy taką płaską buteleczkę, gdzie możemy nalać wodę z Jasnej Góry, z Częstochowy. Tu mamy Matkę Boską Częstochowską, zatkamy koreczkiem i mamy buteleczkę pamiątkową z Częstochowy. No Nie tylko są na wodę święconą, bo tu mamy na przykład piękną butelkę firmy, która została założona w 1782 roku. I pisze Baczewski Lwów Polska, ładnie, tu też pięknie sygnowane Baczewski Lwów Polska, i mamy taką dyskretną, malutką do marynareczki buteleczkę na akwawitę, czyli na szlachetne trunki. Tu mamy, jak jedziemy koleją, i też nam się nam słabo może zrobić, to tu też firma LAPE właśnie produkowała taki napój od razu z kieliszeczkiem, żeby można było w kieszeni na podróż sobie wziąć. No ale nie tylko pijemy różne rzeczy zdrowotnie, ale też dla smaku. Proszę zobaczyć, Edward. Wedel wypuszczał taką piękną buteleczkę, gdzie na pewno była jakaś słodka wiśnieweczka, jakiś słodki likierek. Też mamy kieliszek oryginalny, proszę zobaczyć z napisem, z tym charakterystycznym napisem Wedel. Także jest to też piękna buteleczka, no, w tym momencie niefiguralna, ale kształtowa. No, tu mamy oryginalny ginger Kasprowicza. Piękna, stara butelka. Tu mamy taką buteleczkę, którą się łatwo chwyta. Miniaturę takich buteleczek karćmiennych. Ciekawostka. No i butelki, które już też powoli stają się bardzo zabytkowe. Tutaj mamy butelkę od Coca-Coli. To są bardzo wczesne buteleczki, one już są z dwudziestolecia międzywojennego. Jest są już robione automatem, ale charakterystyczny kształt właśnie tego typu buteleczki. Tu bardzo ciekawa buteleczka na Sok owocowy z żagania, sagan, też bardzo ciekawa, 0,25 litra pojemności. Był taki napój Sinalko, to taka rodzaj mandarynki. To jest wytwórnia robiąca soki owocowe i tu oryginalna taka butelka na podróż zamykana. Tu akurat jest napisane 42, więc bardzo prawdopodobne, że jest z 42 roku. No, to już jest butelka, a raczej piwna, bo to jest Haberbusz i Sile, czyli to jest własność browaru, też bardzo charakterystyczna butelka, a jak jedziecie Państwo do poznania, do właśnie takiego centrum handlowego, które jest zbudowane w miejsce tego właśnie browaru, to to jest też charakterystyczna, że stamtąd. tu mamy troszeczkę inną buteleczkę od Coca-Coli, pisze, że ona zawiera kofeinę, ta buteleczka jest 39 roku i ma oryginalne takie zamknięcie, także to jest też bardzo wczesna buteleczka Coca-Coli. No i oczywiście jeżeli jedziemy na wycieczkę, to jedziemy na wycieczkę z Orbisem i tu akurat mamy Orbis Bydgosz i tu też myślę, był jakiś napój, napój owocowy, a robione jest to też. Na miejscu, bo jest Huta Tur Bydgoszcz. Także są to takie ciekawe butelki, które mają różne figury, ale najciekawsze są na pewno te, które przedstawiają czy autka, czy jakieś postacie, czy bajkowe, czy filmowe. Także mogą być też butelki figuralne. Dziękuję.